Witam. Dzisiaj taki krótki film, jak rozpoznać szaropleść na borówce amerykańskiej. A to można pomylić. Niektórzy właśnie mylą z uszkodzeniami mrozowymi. Szara pleść wygląda właśnie tak na łodygach, czyli powoduje zamieranie łodyg. Jak tutaj widać. Część już usunąłem właśnie z tego krzaka, zaraz pokażę to w przybliżeniu. No a tutaj mamy przypadkową malinę i ona ma właśnie szarą pleść na liściach po właśnie tych ostatnich deszczach. Także dzisiaj zobaczysz, jak rozpoznać szarą pleść, nie pomylić to z uszkodzeniami mrozowymi. No i tak te pędy wyglądają wycięte z tego krzaka, jak tutaj widać na obrazku. Czyli mamy takie klasyczne zamieranie pędu, co właśnie, jak mówiłem wcześniej, można pomylić z uszkodzeniami mrozowymi, ale to nie są uszkodzenia mrozowe, a szara pleść, bo ta borówka i tak była cięta na wiosnę i wszystko było wycięte, co było niezdrowe. No i teraz, jak mamy takie zakażenie właśnie, zamieranie pędów na borówce czy innej roślinie, to musimy wyciąć z tolerancją przynajmniej kilkucentymetrową od porażenia. Także tutaj widać, musimy ciąć na pęd poniżej kilku centymetrów od chorej tkanki. Gdy taki pęd zamiera od właśnie infekcji szarej pleśni, to najpierw taki pęd zrobi się brązowy, jasnobrązowy, a potem pokryje się szarym, plistym nalotem w postaci zarodników konidialnych, które właśnie potem będą zarażać inne część rośliny. Wystarczy, że przemieszczą się z wiatrem, a potem będą opady kilkugodzinne i następne części rośliny będą zakażone. Takie świeże zakażenie będzie się objawiało taką czarną, malutką plameczką i prawdopodobnie może być żółta obwódka dookoła. Szara pleść lubi atakować rośliny dobrze nawożone azotem, rosnące w dużym zagęszczeniu przy kiepskiej wentylacji. No i teraz, jeśli masz zauważoną taką właśnie szarą pleść, to jest taki środek jak poliwersum, taki grzyb po prostu, mądry grzyb, który atakuje właśnie grzyba szarej pleśni, ale interwencyjnie on się nie sprawdza i trzeba będzie użyć, jeśli ktoś lubi używać chemicznych środków, to kupczy przykładowo switch albo zrobić sobie też chemiczny środek w domu, ale ja go na razie testuję, fitotoksyczność właśnie, różne dawki i film będzie za jakieś 2 tygodnie i ten domowy środek chemiczny właśnie działa interwencyjnie na szarą pleśń, także za jakieś 2 tygodnie będzie filmik o tym. Także to by było na tyle, cześć.